Już za kilkadziesiąt godzin będziemy wiedzieć, kto zagra w finale tegorocznej Ligi Mistrzów. Z tej okazji Zachodny do tablicy, ja też do tablicy. Obudziliśmy się dzisiaj w Nowej Polsce. Tak, Nowa tak Polska, trzymać. Nowa ścianka. Michał, zaczyna Bayern z Barceloną i Bayern właściwie zaczyna to zadanie, do którego nas przyzwyczaił tej wiosny, czyli musi rozwiązać problemy, których sobie narobił w pierwszym meczu, tylko że o ile z Szachtarem w jednym sobie finału te problemy były delikatne po 0-0. W Lwowie Sporto już całkiem spore, tak teraz to jest taka pionowa i wysoka ściana i właściwie nie bardzo wiadomo, gdzie się zaczepić. Teraz to przydałby się taki wynik jak z Szachtarem, prawda? No i właśnie jest wiele takich scenariuszy, mówi się o takich scenariuszach dla Bayernu i dla Guardioli, jak to powinno spotkanie wyglądać. Dziś szuka się tych przewag, czy też szans, procencików, nawiązując ciągle, prawda, gdzieś by... Nie, sucharów wyborczych już... Już koniec, dosyć, tak. Gdzieś szukając tych szans w ogóle powrotu Bayernu do tego dwumeczu, bo taka jest prawda, no oni muszą zrobić Barcelonę albo Porto, prawda, bo ten rewanż Porto był najlepszy i też pod względem stylu, agresywności w grze i jakości, zwłaszcza w pierwszej połowie. Bayern jest mistrzem rewanżu w tej wiosny, bo Szachtar rozniósł w drugim meczu, Porto rozniósł w drugim meczu. Tylko teraz tak, jest drużyną, która nie strzeliła gola od 3 meczów, mierzy się z drużyną, która nie straciła gola od 7 meczów, strzelając w tych meczach 25 bramek i wydaje się, że tutaj no, pogoń jest zadaniem prawie niemożliwym, ale to twoje zadanie, żeby pokazać, którą drogą mniej więcej trzeba by Barcelonę gonić. Więc ja uważam, że skrzydłami. W poprzednim spotkaniu, tydzień temu, Bernat całkowicie przegrał swoje wszystkie pojedynki z Daniem Alvesem. Również i druga strona nie wyglądała najlepiej, jeśli chodzi o Bayern w ofensywie. Pisałem o Daniel Alves to był taki najrzadziej wspominany bohater tego meczu. Tak. Nawet chyba już Rakitic się doczekał więcej, zresztą słusznie, wyrazów uznania, nie mówię o Messim, niż Daniel Alves, a zagrał kapitalnie. Pisałem o braku dośrodkowań, bo i Bernat, Rafinha i Lam razem wzięci mieli jedno dośrodkowanie. Czyli nie tyle, i to może nie tyle nawet Barcelona zniwelowało to zagrożenie, ale oni się po prostu nie zapuszczali tak wysoko, nie ryzykowali, nie chcieli otworzyć się jeszcze bardziej. Gdy się już otworzyli, to wystarczyły dwie kontry, jedno zagranie do Messiego, drugie zagranie do Neymara i już tak naprawdę te szanse ograniczyły się znacznie. No a widzieliśmy ten mecz z Porto, to były właśnie akcje skrzydłami, dośrodkowanie. No to było rewia dośrodkowania na początku. Tak, tak. I tego brakowało w Katalonii, to może teraz w Bawarii nagle odżyją te skrzydła. Skrzydła, na których no, tej jakości trochę brakuje Bayernowi. I może właśnie takie doświadczenie współpracy Rafini z Lamem, dwóch bardzo no jednak zawodników mądrych, nie, może nie szybkich, nie błyskotliwych, nie dryblujących, ale potrafiących mądrze dośrodkować, wiedzących, gdzie jest kolega, gdzie kolega spodziewa się piłki, gdzie kolega będzie i tak dalej, i tak dalej. A nie masz wrażenia, że tak w trochę głupi sposób dyskutowaliśmy o tym pierwszym meczu, jeśli chodzi o Bayern? To znaczy, najpierw po prostu świat wstrzymał oddech, bo trener w ciągu meczu zmienił obronę z 3 na 4-osobową. Naprawdę, no to się nigdy nie zdarza, zwłaszcza w zawodowym futbolu. Po drugie, ciągle wracamy do gry trójką obrońców, podczas gdy Bayern, z tego co pamiętam, jednak stracił gole, jeden, drugi, trzeci frajerski, kiedy grał 4, więc... Ale tak, pierwsza część, zgadzam się w pełni, no Bayern już wielokrotnie pokazywał i Guardiola pokazywał, że chce zmieniać ustawienia, chce dążyć do tej jak największej uniwersalności wykorzystywania zawodników w różnych rolach i to, co zrobił z Barceloną, to było nic niezwykłego, to była no, normalna sprawa, natomiast musiał to zrobić, według mnie musiał, bo ryzykowali zbyt wiele, tam było zbyt wiele sytuacji. Nie no, musiał i... zrobił, ale gole i tak stracili, no, bo był Messi. No gole i tak stracili, tak, ale gdyby nie zrobił, to gole by stracili w 35, a nie w 77 minucie. Takie jest przynajmniej moje zdanie. A wiadomo, no, ta dyskusja może byłaby ciekawsza, gdyby przeniosła się na rewanżowe spotkanie, bo Bayern zaryzykować musi, prawda? Czyli co? Znowu powrót do trójki i gdzieś szukamy szans w kontrach, bo wtedy jeszcze piłki dochodziły do napastników i ci napastnicy Lewandowski i Müller stwarzali sobie sytuację. Pep Guardiola na konferencji przed meczem powiedział, że zostaje na kolejny rok, mimo spekulacji. Będzie w przyszłym sezonie w Monachium. Ty widzisz ten rok poprzedzony jakąś wielką ofensywą transferową, czy da się bez niej? Bo wydaje się, że no jakoś tak Bayernowi kończy się broń w sytuacji, kiedy kontuzji absolutnie nie można wykluczyć dalszych przy starzejącej się kadrze.
I co, i znowu będzie sławił bohaterów, czyli tych, którzy jeszcze stoją na nogach, no to trochę się nie sen. Trochę paliwa brakuje Bayernowi, prawda, w tej końcówce sezonu. Niby już Bundesligę sobie kompletnie wygrali, byli ale pewni tak, od... tak samo było w tamtym sezonie. Od jesieni. Jak spojrzysz na Bayern Guardioli w fazach pucharowych Ligi Mistrzów, no to jest cienko, bardzo. Jest bardzo cienko i te wyniki nie mogą imponować. No i te wyniki tak trochę definiują, prawda, okres pracy Guardioli w Niemczech. Zwłaszcza, że oni grają z Barceloną, która jest... napędzona. No, trudno będzie znaleźć drugą drużynę będącą takim mistrzem pucharowej gry jak ta Luisa Enrique, bo tak w Lidze Mistrzów w rundzie pucharowej same zwycięstwa, w Pucharze Króla same zwycięstwa, tutaj tylko w jednym meczu nie wygrali. No i jeszcze Guardiola powiedział, że obecnie Barcelona to jest najlepiej kontrujący zespół na świecie, czyli jeśli Bayern będzie miał inicjatywę, to możemy się spodziewać wielu takich testów dla Manuela Neuera, nie tylko z gry jeden na jednego, ale też z wychodzenia, po raz kolejny z wychodzenia i gdzieś asekurowania obrońców na 30-40 metrze. No a to już raz prawie się zemściło właśnie przy sytuacji z Neymarem, prawda? To na koniec powrót do polskich spraw. Robert Lewandowski, cała para, można powiedzieć, przed pierwszym meczem poszła w to, czy on, jego się uda wyszykować do gry, jak mu się będzie grało w masce i udało się go wyszykować, jak mu się grało w masce, nad tym jury ciągle debatuje, natomiast tak. Łatwiej byłoby to stwierdzić, gdyby chłopak dostawał jakieś podania oprócz tego zmarnowanego w pierwszej połowie. Dawno nie było takiego meczu Bayernu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że Bayern jako cały zespół miał to tylko było straszne, jedną, bo jedną my się skupiliśmy na rozmowie o tym, czy trzech, czy czterech z tyłu, a tak naprawdę w przodzie był krzyczał problem. Problem z przodu. No dlatego mówiłem o tych dośrodkowaniach i jeśli one będą, to zobaczymy innego Lewandowskiego, prawda? No, bo to nie jest super napastnik do gry pass and move, czyli podaj i rusz się z Thomasem Millerem, prawda? Na takich obrońców jak Piqué, Mascherano. Raz się udało, super, ale trudno byłoby to powtórzyć, nie wiem, trzy razy, żeby w rewanżu odrobić straty. Mhm. Siądziesz z jakimikolwiek emocjami do tego meczu? Da się? Nie sądzę, bo dla mnie jednak mimo wszystko bardziej realny jest scenariusz, że Barcelona szybko strzeli gola. Zobaczymy. Wtorek 20:45, Bayern, Barcelona.